Siemanko, jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zgrajmy w Elden Ring. Poprzednio z dużą pomocą i będąc też tak trochę kierowanym przez Mozuna Ninja. Siema. Zdobyłem brakujące mi legendarne czary, inkantacje oraz talizmany, dzięki którym zdobyłem też trofea za te przedmioty. Moi drodzy, teraz czas, abym poszedł no trochę dalej, zmienił miejscówkę, a więc jestem w miejscu, gdzie walczyliśmy z ognistym olbrzymem, a teraz po prostu przed siebie, po łańcuchu znowu, ale teraz drugim, do tego wielkiego kotła, do wielkiej kuźni, czy co to kuźnia tutaj jest. Kurde, ale nie no, może trochę go to farmi, to przypomina takie chodzenie po tych łańcuchach. Może bardziej, może jednak, chociaż na koniu to właśnie bardziej, tak jak mówiłem, Neverwinter. Ale kurde no, coś w tym jest. Łodududududu, ej, ej, ej. Kuźnia olbrzymów. Bym prawie wpadł centralnie do tego krateru. Ale i tak, ten krater jest chyba moim punktem docelowym. Więc muszę gdzieś znaleźć w miarę, o ile to możliwe, bezpieczne zejście. Tylko gdzie ja coś takiego znajdę. Chwila. Nie musisz szukać zejścia. To znaczy? A, dobra. Właśnie to chciałem też mimo wszystko robić, bo najpierw pojechałem na prawo. Teraz ciągle rzeczy chciałem pojechać na lewo właśnie. A okej. Okay. No dobra, łaska tutaj się ukryła. Okej. Dobra, no to usiądźmy. O, te, Melina. Mamy do pogadania chyba. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Jestem gotowy, w gotowości. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Okej, okay, co? Za rączkę muszę ci podtrzymać, tak? Żeby się nie bała. Co ty robisz? Co? Przez dotyk mnie zabiła? Co jest, kuźwa? Ja po prostu straciłem przytomność. Co za wredna dota, kuźnia Melina. No wiedziałem, że taka pijawka energetyczna, co to kuźnia. Tutaj podkocha, tutaj ten, tutaj da wierzchowca, tutaj fajnie, masz, baw się. A później kuźwa... Co jest? Mnie jeszcze mnie żywcem spali, ja pierdzielę. O, płomień kontroluje. Ty się palisz żywcem, wiesz o tym? O earth tree, you shall burn. What? For
Aha. Thank you for guiding me here. Nie dotykaj mnie, przecież ty się palisz. Ej, co? Co on odpierdziela? The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Aha, czyli spaliła się żywcem. No kuźwa, zajebą go. Cała historia Meliny. Okej. Okay. Wow, złote drzewo w pomijach, co? Użyto żagiel w żaru do podłożenia ognia pod złote drzewo? Okej. Okay. O, szlak. Forum Azura. Teraz ta prawdziwa część lokacji, nie tylko ten fragmencik, który tam widziałem. No subcio. Okej. Okay. I co, już tutaj możemy się gdzieś połączyć? No, tam gdzie się pojawiłeś, to nie wrócę, więc polecam ci tylko zeskoczyć na balkonik i mój znak już tam jest. Aha. No dobra, przy okazji tej... Aha, kamień 8. Tutaj raczej więcej rzeczy nie znajdę. Chyba, że po bokach jakieś zejścia tajne? Nie, nic na to nie wskazuje. Aha, no faktycznie raczej ciężko byłoby tam wrócić. Dobra, hop, hop. Okej. Okay. Gdzieś tutaj, o, jest znak Monsuna. Kurde. No nie powiem. Zarąbiście to wygląda. Zarąbista i przerażająca też lokacja. Wow, lecimy, no co? Przeklęte Forum Azula. Oh. Kto coś ode mnie chce? Nikt od mnie nic nie chce, na szczęście. O, dzięki za porzucenie mi go. No, odskoczył. Centralnie pod moją kosę odskoczył. Jaki grzeszny piesek. Łaska. Aha. Czy
my z tym panem już nie walczyliśmy? Tamten... Wtedy to był boss. Teraz to jest zwykły przeciwnik. No, ale z tego typu... A, dobra, to... Kurde, czekaj, co jest? O, jest, dobra. Nie to, kuźnia. Co jest? Kso. Ciężko go trafić. Tutaj. Walczyć z nim kosami niż niestety. O, szlak. Ej, co jest? Wow. Co? Oho! Widzę, kurde. Ile on ma jeszcze psa? Bo nie widzę. Aha, końcówka. Dobra, o, ja, aha, chyba albo mu krwawie, nie weszło, albo nie wiem co. Popadł. Bardzo fajnie. Okej. Ty chcesz zregenerować te fiolki. Tu możesz wrócić. Aha, no dobra, to co? Albo nie wrócisz. W sensie? Aha. Ale i tak tutaj mam drugą łaskę, więc przy tej łasce drugiej dawaj, o. Tylko powiedz mi, jak się nazywa. Już właśnie to chciałem robić. Łaska nazywa się... Czeluści rozpadającego się grobu bestii. A my widzimy się za chwilę. Dobra, lecimy. No dobra, właśnie. Lecimy. Może słyszeliście mocno na morze, nie? Ale to są właśnie też chciałem powiedzieć... Siema. Ale masz fajną tarczę. Kurde. Co? Jakim cudem mu nie zrobiłem finishera? Znaczy backstaba? To ja nie wiem. O ty! Co chciałeś mówić? Zaczyna się co? Labirynt. No trochę labirynt, nie? Aha. Hmm. Czyli zaczyna się farm Azula. Hmm. O kurde, co jest? Co? No! Co jest? Znowu nie udało mi się zrobić finishera. Spoko, czekam tutaj na ciebie. Teren oczyszczony, sobie pozbieram. Jeszcze tutaj zbiorę skarb. No i standardowo, widzimy się po prostu jak już się połączę ponownie z Monsunem. Okej, okay, a więc jesteśmy z powrotem, czas załatwić te bestyki. O, tam jakiś legendarny przedmiot. No kuźwa.
kurde, na to muszę polecić. Ej, gdzie ty? Z tymi piorunkami, co? Norro! Co to jest za legenda? Dobra, wielka nagrobna konwalija. Piętro niżej, ale chyba zbyt wysoko, żeby swobodnie sobie skoczyć. Przełamanie tarczy. Czekaj, co one przypominają? Też jakieś z Bloodborne'a, kurde, stwory mi się kojarzy. No psy bardziej takie, nie? Chociaż nie. Nie, nie. Nie psy. Nie wilkołaki. Ty! Pamiętasz takie burzowe potwory? Z błyskawicami, co też tam były? One mi przypominają właśnie te. I o, to też są błyskawicowe takie, no. Tylko, że tam były niebieskie błyskawice. No, to jest to, to mi to przypomina właśnie. Czekaj, one były nie w Jaramgul, tylko w... Tego typu potwory były, czekaj, gdzie to było, jak to była lokalizacja? A może to był nawet dodatek? Kurde, muszę sobie przypomnieć. Stary Jarnam! Po prostu stary Jarnam! No, te z kapturem, jo? Nie, te inne, bez kaptura, te czarne. Były też takie tam z... Idzie. Jest, dobra. Okej, o! Dual wielding. Za to, że ładnie pomachałeś. Pomachałeś mu mieczykiem przed nosem. Chodź, nie mamy za dużo czasu. Wow, ale to zimno. Ja się akurat tutaj nie wtrącałem w tę walkę. O, co to? O, to są te kapturowe, o. No to jo, to się zgodzę. To w wersji XXL. Czyli to jest lokacja podobna jak dla mnie do właśnie Stargo Yarnam. Zadrzałem jest tutaj jeden, jeśli dobrze pamiętam. Czekaj. Huh. Ale jest jeden za drzewem. Tutaj jest za drzewem. No. Im i tak jest dużo więc... No właśnie widzę. Aha, dookoła siebie tak. Tak dobry. Co? Zmieniło mi fokus na... A to jest tak... Klątwa! Kurde! No. Kso! Skinąłeś? Nie, nie! Ale trochę mi to nabiły. Cholera. Kso!
Dobra. My musimy dotrzeć na tamte jeziorko. I tak, i tak. A, okej. Bo tam podobno dobra jest nagroda. Podobno? Ej, ej! Kurde! Jak czym szybko zlikwidować nagromadzenie tego? Czekaj. Snu... O, jest, dobra, śmiertelna zraza, jest, dobra, to. Ta drabina dokąd prowadzi? Która drabina? Na którą też drabinę poszedł? Gdzieś jest? Przy kolumnie. O, o, jesteś blisko, no. A, ta drabina. No, kurde, wspina się. A ty przestań na mnie pluć. O, co tam jest? Co jest? A, to... Ty przeciwnikowi tak zciekałeś HP, a myślałem, że to jest twoje hapsy. Dobra, to idziemy do jeziorka. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tamten przyjaciel odszedł. Nie. Zjedziesz mu centralnie na łeb. No. Pomniejszych. Okej. Ja idę na lewego. Czekaj chwilę. Dobra, lecimy. Jest na mnie. O kurde! Kso! No domyśliłem się po jego tamtym ataku, ale... O! Dobra. Padł. Okej. No i tutaj. Gdzieś powinien być skarb. Czekaj. Fajny skarb. To jest kamień bardziej, nie? Dzwonek kulisty zbieracza konwali? Ja. I co to ma być za niby fajny skarb? No, dzwoneczek, nie? Me. Że teraz nie musisz zbierać konwali, tylko możesz kupić ze sklepu. No, no chyba, że dobra. No, to widać, że cechuje ich taka odporność. Tak na razie to Melania była najbardziej odporna, mimo że była podatna. O kurde, dobra, huch,
tylko rzeczka. Ale już miałem trochę takiego strachu w oczach, że spadał w przepaść. Dobra, wracamy do windy. No dobra. Drogę znacie, to widzimy się na szczycie windy. Chociaż jeszcze zanim wrócimy tutaj do windy, pójdziemy jeszcze do jednego opcjonalnego bossa, przeciwnika. Przeciwnika. I teraz Crash Bandicoot. No. Czekaj, o hop. Okej. Ten co mnie rozwoju. Aha. Wow. Ej, no! Aha, ten co cię rozwalił. Faktycznie rozwalił. Kurde, dobra, chwila. O, tak. O, okej. Dobra, zieje trochę ogniem, trzeba uciec. Chwilę. Dobra. No. Leży, dobra. Pokonany. No dobra, to przejść windą do góry. Dobra, tylko żebym nie miał zaraz nagłej takiej, wiesz, windy w dół, że nie wyjdzie mi powrót Crasha Bandicoota. Okej. Podobno ma być w plusie. Czwórka. Aha. Hoppa, okej. Hop. Hop, huf. Jeśli przecieki się sprawdzą. A jeśli. Chociaż, czekaj, czy posiadacze premium nie mają już tego? Nie. Nie. Dobra, no to co? Jeszcze szybko na windę i widzimy się na górze. No dobra, moi drodzy. Jesteśmy na górze, ale jeszcze w drodze do łaski. Chociaż czekaj, gdzieś o tej, o właśnie, widziałem skarb. Będę już się powoli z wami żegnał, więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej czeka nas w Farum Azula, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią Zagrajmy. Oczywiście zapraszam też do śledzenia na bieżąco pozostałych serii, które obecnie publikuję na swoim kanale, a także do przejrzenia tych, które już opublikowałem na niej jakiś czas temu, a może i nawet świeżo, niedawno jedną z nich skończyłem publikować. Dodatkowo... O, kolejny dzwoneczek. Jeżeli... Dodatkowo zachęcam też do śledzenia serii poradników Warframe, ponieważ gra cały czas się rozwija i warto wiedzieć, co twórcy dodają do niej wraz z nowymi aktualizacjami. A jeżeli zostawicie coś dla zasięgów tego kanału, to będzie też dla mnie znak, że kanał cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jakaś łapeczka w górę czy subik z dzwoneczkiem i będzie to też dla mnie, dla nas, większa motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie, zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!